Panie doktorze, mamy listopad w kalendarzu. Listopad to tradycyjnie już miesiąc profilaktyki urologicznej skierowanej do mężczyzn. Trwa akcja Movember, no i Klinika Nowa tradycyjnie też włącza się również w tę akcję. Tak, jak co roku od już wielu lat staramy się wrócić poprzez państwo, poprzez media, poprzez media społecznościowe i wszystkie inne media do wszystkich naszych pacjentów i być może przyszłych pacjentów albo niedoszłych pacjentów, do wszystkich mężczyzn i młodszych i starszych z tematem nowotworów męskich, czyli głównie rozmawiam tu o raku jąder i raku prostaty. Panie doktorze, to jest rzeczywiście problem, jeżeli chodzi o świadomość pacjentów. Pacjenci, mężczyźni zgłaszają się niestety nad wyraz często do lekarzy, kiedy jest już za późno, aby wdrożyć to pierwsze, najbardziej skuteczne leczenie. Znaczy, z mojego doświadczenia i myślę, że z pana również, my mężczyźni jesteśmy nieśmiertelni. My nie możemy chorować, bo jesteśmy głowami rodziny, my nie chorujemy, bo jesteśmy młodzi, piękni, sprawni. A prawda jest taka, że statystyki pokazują zupełnie coś innego. Niestety, rak prostaty dotyczy wielu mężczyzn i dzisiaj jest jednym z najczęściej rozpoznawanych, jeśli już nie najczęściej rozpoznawanym rakiem złośliwym u mężczyzn. Około 20 tysięcy mężczyzn rocznie choruje na tego raka i około 6 tysięcy osób umiera rocznie. 6 tysięcy mężczyzn umiera rocznie na raka prostaty. Jeśli chodzi o raka jąder, który dotyczy ludzi młodych, czyli teoretycznie zdrowych, który jest między 20 a 45 rokiem życia, to około 1100 mężczyzn, młodych mężczyzn choruje na tego raka i około 100 umiera. W Polsce jesteśmy krajem, w którym najwięcej ludzi umiera na raka jąder w Europie. Dlaczego? Bo nie ma profilaktyki. Dlaczego? Bo nie mamy świadomości, że pomimo wieku możemy zachorować na raka jąder, pomimo wieku musimy chodzić się badać, ponieważ ryzyko rośnie z wiekiem, jeśli chodzi o raka prostaty. Także dlatego wracamy do co listopad, po to, żeby podnieść świadomość. Ponieważ niestety Polska jest w krajach europejskich krajem, w którym świadomość społeczna istnienia tych chorób onkologicznych jest najniższa. Kobiety mają to szczęście, że zaczynają swoją przygodę z lekarzem, z profilaktyką bardzo wcześnie, chodząc do ginekologa. I od najmłodszych lat słyszą o tym, że trzeba. Mężczyźni bardzo często trafiają do nas już wtedy, kiedy jest problem. Niestety w chorobach onkologicznych te problemy są odczuwalne dopiero w zaawansowanych fazach choroby nowotworowej i niestety często bywa za późno. W związku z tym Movember powstał po to, żeby podnosić tą świadomość społeczną, po to, żeby mówić, panowie, możecie mieć nowotwór. Panowie, badajcie sobie jądra, ponieważ tam może pojawić się rak, nawet jeśli macie 20 lat. Panowie, mając 50, każdy szanujący się dżentelmen chodzi do urologa z prostatą, żeby sprawdzić, czy nie zaczął się rozwijać rak prostaty, który rozwija się bardzo powoli, wiele lat, ale jak już wejdzie w fazę zaawansowaną, już jest nie do zatrzymania, a w początkowych fazach jest do pełnego wyleczenia. I do tego wszystkiego staramy się wrócić, żeby mówić, panowie, badajcie się, bez względu na wiek, bo wbrew pozorom w każdym z tych wieków są pułapki. Poza tym, panie doktorze, że mężczyźni często mają o sobie takie wyobrażenie, że są rzeczywiście ze stali, że są niezniszczalni, to po prostu boją się też wizyty lekarskiej, boją się takich badań, może czasami się krępują. Jak wygląda takie badanie? Czy tutaj to rzeczywiście przebiega bezboleśnie, no i bez jakichś niedogodności dla pacjenta? Znaczy, jeśli rozmawiamy o profilaktyce, ja często w gabinecie staram się porównywać nasze zaangażowanie w nasze ciało, które jest naszym pojazdem, które nam ma służyć wiele, wiele lat, do samochodu, który większość mężczyzn posiada i nie mam wątpliwości, że większość mężczyzn, który posiada samochód, jest pewna tego i wie, że trzeba regularnie wymieniać olej samochodowy, że wie, że trzeba jeździć na przeglądy, wie, że trzeba dbać o samochód, bo jak się go nie będzie dbało, to każda naprawa, im dłużej się o niego nie dba, kosztuje więcej, bo więcej części się psuje. Niestety z ludźmi jest dość podobnie, dlatego musimy dbać o swoje zdrowie. Jeśli chodzi o przeglądy, czyli te wizyty lekarskie, one są po prostu konieczne. Nie są dlatego, żeby zaspokoić nasze oczekiwania, ale są po to, żeby móc wykryć nowotwór we wczesnej fazie. Jeśli chodzi o profilaktykę raka jąder, czyli rozmawiamy o młodych ludziach powyżej 15-20 roku życia do 40-45 roku życia, to tak naprawdę tutaj rozmawiamy głównie o samobadaniu. Trzeba nauczyć się, że raz w miesiącu w cieple złapać worek mosznowy i delikatnie zbadać sobie oba jądra. Są dwa, więc one powinny być podobne do siebie.
One mają pewien kształt, strukturę. Robiąc to po raz pierwszy mamy wątpliwości, ale robiąc to po raz 10, 15 już znamy swoje jądra i jesteśmy w stanie wychwycić nawet najdrobniejszą zmianę i wtedy nie ma co się mówić sobie, lepiej nie wiedzieć, wtedy trzeba to wyjaśnić, bo trzeba zrobić USG i zobaczyć, co tam się dzieje w tym jądrze. I to jest proste badanie, ale na początku samo badanie jest w zupełności wystarczające. Jeśli ktoś ma wątpliwości, jak to robić, to zapraszamy na akcje, które są po to właśnie, żeby pokazać młodym mężczyznom, jak się badać. Jeśli chodzi o wizytę u urologa po 50, bo to jest ten wiek, w którym każdy szanujący się dżentelmen powinien trafić do nas, to tak naprawdę rozmawiamy o badaniu PSA, czyli każdy mężczyzna powinien zrobić. Dzisiaj badania 40+, profilaktyczne, również zawierają badanie w kierunku raka prostaty. Badanie PSA jest antygenem, który nam mówi o ryzyku raka prostaty. A wizyta sama jest prosta. Rozmawiamy, pytamy o pochodzenie, o wiek, o to, czy w rodzinie były nowotwory. Później kontrolujemy wyniki badań laboratoryjnych. Następnie odbywa się badanie fizykalne, badanie per rectum. To jest te sławne badanie per rectum, które nie jest bolesne. One nawet bywa... To jest badanie, które przeżywa każdy, do którego można się przyzwyczaić i nie jest szkodliwe. Tak naprawdę to jest badanie, w którym dotykamy prostaty i dzięki temu jestem w stanie stwierdzić, jaka jest struktura prostaty. Przy chorobach nowotworowych ta struktura się istotnie zmienia, jesteśmy w stanie wykryć nowotwór na tym etapie. Ale to dopiero połączenie badania PSA, wywiadu plus badania fizykalnego mówi nam, czy musimy badać dalej. Czy musimy zrobić USG, czy musimy zrobić dalej rezonans magnetyczny, czy nawet może być konieczna biopsja. Ale to wszystko służy temu, żeby wychwycić nowotwór w wczesnej fazie, złapać byka za rogi i wyleczyć. A żeby wyleczyć kogoś, trzeba nam dać szansę. A szansa tylko wtedy, kiedy ona jest na początku. Jeśli ktoś ma objawy, to często bywa, że już jest to za późno. Dlatego chodząc raz w roku na wizytę do urologa, tak naprawdę dajemy sobie samemu szansę na wychwycenie procesu nowotworowego na tym etapie, którym jest w pełni wyleczalny. Tak to trzeba powiedzieć. No jeżeli ktoś miał do tej pory jakieś jeszcze opory, żeby zrobić właśnie ten pierwszy krok w kierunku urologa, no to po to akcja jest organizowana właśnie teraz w listopadzie, po to jest organizowany Movember, aby te lody pomiędzy pacjentem a urologiem troszkę przełamać, no i zrobić być może bardzo istotny krok w kierunku własnego zdrowia. Jak ta tegoroczna edycja akcji będzie wyglądać? Kiedy będzie można spotkać się z urologiem w Kędzierzynie Koźlu? Znaczy, w tym roku wspólnie ze stowarzyszeniem Masz Jaja Iść na Badania, bardzo stowarzyszeniem, które ma nazwę, która odwołuje się do tego, po co chodzić. Organizujemy kilka takich spotkań. Zaczynamy teraz w Opolu 10 listopada w Solarisie w Opolu, gdzie będzie dwóch urologów badać od godziny 15 do zamknięcia. Następnie 18 listopada w Karolince w Opolu również będziemy czekać na naszych pacjentów, czekać na wszystkich mężczyzn, którzy chcą przyjść się przebadać i nauczyć się badania. 15 listopada w Narodowym Funduszu Zdrowia w siedzibie w Opolu również będą dni otwarte, w których będą urolodzy czekać na mężczyzn, którzy chcą dowiedzieć się o stanie zdrowia, którzy chcą się dowiedzieć, jak to robić. Następnie 25 w hali Azoty przed meczem z akcji planujemy około 2-3 godziny wcześniej rozpocząć akcję badań, gdzie będzie do dyspozycji urolog, będą do dyspozycji fantomy i będziemy chcieli robić badania, a również rozmawiać o tych problemach, pokazywać je całemu światu. Zakończeniem tego jest wejście na kopę, wspólne wejście wielopokoleniowe, wejście lub wbiegnięcie na kopę. Biskupem, która się powtarza już od kilku lat, to jest aktywność fizyczna, która jest niezwykle ważna w profilaktyce chorób nowotworowych ogólnie. Chcemy zdobyć wspólnie, faceci chcą zdobyć wspólnie kopę. Na koniec jest pogadanka, będzie wykład na temat profilaktyki chorób nowotworowych u mężczyzn i przy ognisku spotkamy się, zakończymy dzień i podsumujemy całą tą akcję. Oczywiście tych akcji w całej Polsce jest bardzo wiele. Będziemy jeździć do mediów. Proszę obserwować nasze media społecznościowe, bo tam chcemy pokazać istotę choroby nowotworowej, która niestety dotyczy wielu z nas. Tak jak powiedziałem, 20 tysięcy mężczyzn rocznie w Polsce choruje na raka prostaty, około 6 tysięcy umiera. Jeśli chodzi o raka jąder, około 1100 mężczyzn, młodych mężczyzn zachorowało w tamtym na raka jąder. Niestety 100 osób nie udało się uratować. Jeśli wykryjemy chorobę nowotworową wcześniej, jesteśmy w stanie ją zahamować i wyleczyć, skutecznie wyleczyć. Dzisiejsze narzędzia są bardzo skuteczne. Warunek? Musimy rozpocząć leczenie na wczesnym etapie. A żeby do tego doszło, trzeba wykryć chorobę wcześnie.
sama z siebie nie przyjdzie do nas. Do tego właściciel może przyjść profilaktycznie, zapytać, czy wszystko ze mną jest w porządku. I każdy odpowiedzialny mężczyzna powinien do tego w ten sposób podchodzić. Przychodzę raz w roku, badam się i mam spokój i jestem bezpieczny. A teraz jest do tego jak najlepsza okazja, jeśli mieliśmy wcześniej wątpliwości, aby zgłosić się do urologa jakiekolwiek, no to listopad to jest właśnie ten miesiąc, kiedy warto zrobić ten pierwszy krok i skierować się do lekarza, być może w ramach jednej z tych akcji, o których Pan mówił. Tak jest, zapraszamy serdecznie. Oczywiście tych akcji pewnie będzie znacznie więcej. Wielu lekarzy, wielu urologów chce przez media dotrzeć do Państwa. Wielu urologów w wielu miejscach, w wielu przychodniach w całym województwie, w całej Polsce. Będziemy czekać na Państwa, na tych wszystkich, którzy mieli wątpliwości, którzy jednak chcieliby się przekonać. Mam nadzieję, że będzie tak jak z wyborami, że ludzi przyszło więcej niż planowało i przekroczy to najśmielsze nasze oczekiwania. Zapraszamy wszystkich, którzy mają wątpliwości, zapraszamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie byli u urologa. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Bardzo prosimy przyjść, się zbadać. Świadomość jest najważniejsza. Rak występuje i trzeba go wykryć wcześniej i wtedy jesteśmy w stanie wszystkich te osoby wyleczyć.